Miłe złego początki, tak nazywał się pierwszy program w telewizji Wrocław, pod takim właśnie szyldem Telewizja Wrocław, 14 grudnia 1962 roku. A niedawno oglądałem Fakty, następcę Rozmaitości. Przed czy po, już nie pamiętam dokładnie, była reklama, że Telewizja Wrocław sprzedaje tokarki, frezarki, wynajmuje całą stolarnię. Miłe złego początki. I ta reklama. Tomek, to się wytnie. Dobra? A moje początki? To był rok 1965 albo 6, dokładnie nie pamiętam. Pracowałem wtedy w Jelczu i tam dostałem wiadomość od kolegów ze studiów, że Telewizja Wrocławska szuka kandydatów na dziennikarzy. To mnie bardzo zaciekawiło. No i wkrótce wybrałem się razem z Andrzejem Pasierskim, 17, do Telewizji Wrocław. Jeszcze wtedy nie istniejącej w żadnym budynku, bo nie było siedziby Telewizji Wrocław. To była sierotka, która przycupnęła przy Polskim Radiu. Czekamy, czekamy na tego Lesława Bajera. Tak się nazywał dyrektor ówczesny, pierwszy dyrektor telewizji. Lesław Bajer spojrzał na nas i mówi tak, orły sokoły, no co wy tu chcecie robić w tej telewizji? No chcielibyśmy popracować. I pyta mnie, ty skończyłeś polonistykę? No skończyłem. A wiersze piszesz? Nie, nie piszę. No to możesz przychodzić. Nadawaliśmy w pierwszym programie nieliczne programy. Informacyjny to był naprzód Panorama, a potem Transfokator. Program prowadzony przez redaktora Lipowskiego dość szybko zszedł z anteny, a jego miejsce zajęły właśnie Rozmaitości, które wystartowały w 1966 roku. To był program, który został wymyślony, jak dobrze pamiętam, przez Klemensa Krzyża Górskiego w połowie lat 60. On wtedy, zdaje się, pracował w Odrze. I to miał być taki program na poły satyryczny, na poły lekki, gdzie miało być i to, i owo, takie cicer cum caule, groch z kapustą. Ale szybko się okazało, że przecież był wtedy PRL i nie można było ani to, ani owo, tylko to i to. Przyznam, że i kierownictwo, a zwłaszcza techniczne, bardzo się starało, żeby wreszcie było jakieś pomieszczenie, z którego można by poprowadzić program cały, w którym spikerzy dobrze by się czuli, a nie jakieś klitki z mocno świecącymi reflektorami po oczach. Było gorąco, pociliśmy się, nie można było wytrzymać w tych piekarnikach. Stąd to studio maleńkie nazywaliśmy właśnie piekarnikiem. I tam się smażyliśmy w tych pierwszych Rozmaitościach. I tam się smażyła Ela Świtek, która była piękną, śliczną, pierwszą spikerką telewizji wrocławskiej. Ośrodek telewizyjny we Wrocławiu słynął z nadawania programów edukacyjnych. To wtedy była tak zwana politechnika telewizyjna i były wykłady z matematyki. One były nadawane bardzo późno wieczorem. I oczywiście odbywały się próby kamerowe i Czarek Łagiewski tak się bawił, miksował. I ja widziałam siebie na monitorach. I w pewnym momencie znowu zobaczyłam siebie na monitorze. I pomyślałam, że Czarek się w dalszym ciągu bawi ze mną tym, poprzez to miksowanie. I po prostu pokazałam mu język. Czarek przez interkom powiedział do mnie, właśnie byłaś na antenie, teraz masz zapowiedź. Muszę powiedzieć, że to było straszne, ale ja nabrałam oddechu, powiedziałam, co miałam do powiedzenia, jakoś, nie wiem, dziwnie spokojnie. No, zeszliśmy z tej wizji i ja wtedy sobie myślę, Boże, co to będzie? Wyrzucą mnie z pracy.
to były programy ogólnopolskie. Ja mówię, przynajmniej pół Polski widziało mnie, jak ja pokazuję. Widzą język. Przecież to jest nie do wyobrażenia. Wyobraźcie sobie państwo, że ja dostałam tak strasznie dużo listów. Tak wiele osób do mnie telefonowało do telewizji z taką oto opinią. No nareszcie ktoś żywy na tym ekranie, a nie byle lalka. Na początku rządzili operatorzy z dużym stażem. To tacy, którzy przyszli albo z czołówki wojskowej, albo z filmu dokumentalnego. Mam tutaj na myśli Jurka Pyrkosza, Zielińskiego, Tadzia Zielińskiego. Pozdrawiam cię, Tadziu, bo wiem, że chętnie oglądasz wrocławskie programy do dziś. A pamiętam, jak miałeś małą kamerkę, jak już wszystkie wysiadły akumulatory do tych większych kamer, to ty wyjmowałeś jak jakąś czarodziejską maszynkę gdzieś tam z kieszeni takiego małego szwajcarskiego Bolexa. Nakręcałeś go jak jakiś samochodzik. No i robiłeś to swoje ujęcie, które tak potem nam było przydatne podczas montowania programu. Kamery inne to były grzmoty, jakieś olbrzymy. Pentaflex, na przykład Romcio Klionowski, który miał taki zaspich wileński, ciągle się na te kamery tam narzekał, na tego Pentaflexa nerdowskiego. Zaczęło się od kabli. Wojtek Szpotakowski, operator z wytwórni filmów, który tutaj potem był operatorem i scenografem, poprosił mnie, żebym do tej telewizji przyszedł. Przyszedłem, zbijałem dekoracje z nim razem, zresztą wszyscy wtedy pracowali, łącznie z dyrektorem przy gwoździach. No i też kable w czasie transmisji pomagałem zbierać, ciągnąć. Raz na głównej próbie nie ten kabel wyciągnąłem, wszystko, światło zgasło. Ale to takie epizody, które w zasadzie każdemu, nikt nie wiedział za bardzo, jak to robić, te telewizje po prostu. Później byłem tak, asystentem, kierunkiem produkcji, operatorem, realizatorem, reżyserem i potem pisałem scenariusze programów rozrywkowych. Wszystko przed nami, choć wszystko już było, choć wszystko już było. Gdzie jest teplo, a gdzie jest klip, tam bez starostresi, a chwilę to bude nami. Zespół się rozrastał, ta orkiestra z tych duetów, z tych tercetów powiększała się do kwartetów, do coraz większych. Na początku wśród prowadzących rozmaitości to tak, jak pamiętam, była właśnie Ela Sitek, była Agnieszka Matynia i był Staszek Sadowski, przyszedł z Papu. Załuski przyszedł trochę później. No, Załuski właściwie był kilka razy przyjmowany chyba do telewizji, bo wiem, że zjawił się jak meteoryt pod koniec lat 60., tak? Potem znowu go nie było i potem już na dobre zagościł w telewizji po roku 72, tak. Ja nie miałem wielkiego parcia na szkło, więc nie byłem twarzą telewizji, aczkolwiek prowadziłem programy i swoje, i magazyny publicystyczne czy informacyjne. W pewnym momencie, jak wiadomo, prezes Sokorski wydał rozporządzenie, że na ekranie nie mogą się pojawiać ludzie z długimi włosami. Zapomniałem zedrzeć to rozporządzenie, które wisiało długo tutaj na tablicy. Miałbym fajny dokument. I rzeczywiście odczułem później na sobie działanie tego zarządzenia, kiedy powiedziano mi, że mam skrócić włosy, jeśli chcę prowadzić program. Nie zgodziłem się na to. No to kazali mi spiąć je z tyłu. Tyle, że przy ruchach głowy widać było, co jest grane. No to powiedziałem w końcu, że nie zetnę włosów, dopóki Rosjanie nie wyjdą z Afganistanu. No i miałem z głowy prowadzenie programu, ale na głowie ocaliłem włosy. Ze sportem to też był kłopot, bo wszyscy kochali sport we Wrocławiu.
Ja mówię, jak to było z tym sportem na antenie? No, brakowało tej redakcji sportowej i tak wreszcie szefowie się zastanowili, że to jest poważny jakby błąd antenowy i że trzeba go jak najszybciej poprawić i stworzyć taką redakcję. I tu się rozejrzeli i zrobili konkurs. W tym konkursie zatrważająca ilość ludzi wzięła, coś ponad 1500. A wśród nich skromna, miła kobieta, ale już znana, Julita Traczewska, mistrzyni Polski w pływaniu na 100 i 200 metrów, znakomita sportsmenka, która skończyła tu liceum we Wrocławiu, skończyła także polonistykę i szukała pracy. Dostała tę pracę, ale w archiwum filmowym i fotograficznym telewizji we Wrocławiu. Praca była ciekawa, nie powiem, ale mniej więcej rok później pojawiła się tutaj komisja konkursu na prezenterów redakcji prezenterów i komentatorów redakcji sportowej Telewizji Polskiej w Warszawie, do którego to konkursu ja się w ogóle nie zgłosiłam, ale ponieważ komisja przyjechała tutaj i przesłuchiwała kandydatów z Dolnego Śląska, koleżanki i koledzy wpadli do archiwum i powiedzieli, jak już to wszystko tam się skończyło, leć tam na dół i też spróbuj. Poszłam do tego studia, komisja czekała w reżyserce. Trzeba było jakieś tam proste zadania wykonać, przeczytać jakiś fragment tekstu, coś o sobie powiedzieć. No i potem każdy dostawał jakiś fragment filmu sportowego, który należało skomentować. Najzabawniejsze było to, że dano mi fragment walki bokserskiej. Był wtedy taki bokser wagi ciężkiej, który miał może 1,60 m wzrostu i zawsze walczył z bokserami od niego o wiele wyższymi. Więc ta walka wyglądała dość zabawnie. Po pierwsze, na boksie się nie znałam. Po drugie, ta cała sytuacja mnie niesamowicie rozśmieszała i właściwie cała moja próba komentarza do tego filmu polegała na tym, żeby się nie roześmiać. No, z tego konkursu oczywiście nic nie wyniknęło. Następne 3 lata pracowałam w archiwum filmowo-fotograficznym. Dawałam koleżankom i kolegom zdjęcia, filmy, potem taśmy magnetowidowe. Opisywałam wszystkie filmy. Ja lubiłam tę pracę. Sport. No, sport rzeczywiście był taki zawsze specyficzny. Był kochany przez ojców narodu, przez towarzyszy sekretarzy, nieboszki PZPR, więc jakby sportowcy i ludzie sportu byli, no może nie tyle hołubieni, ile traktowani nieco bardziej tolerancyjnie niż wszyscy inni. Także muszę powiedzieć, panowie z cenzury, pamiętam, że kiedy zanosiłem komentarze do ocenzurowania, jeśli im się tylko coś tam nie za bardzo do końca podobało, to tylko się lekko krzywili i mówili, pan sobie z tym jakoś poradzi, z tym sportem to jest tak, że można fajnie zamieszać i wyjdzie na to, że jest okej. Następny rok dopiero wszystko zmienił, dlatego że zostałam zaproszona do studia olimpijskiego, które prowadził Tomasz Hopfer i prowadziliśmy to studio razem. Poza tym ja komentowałam konkurencje pływackie i skoki do wody. No i to był właściwie przełom, dlatego że byłam pierwszą kobietą, komentatorką sportową w Telewizji Polskiej, a wszystko zaczęło się w telewizji we Wrocławiu. Wtedy, oprócz tego, że istniała cenzura, że istniała opieka SB nad telewizją, bo co to trzeba pamiętać, to trzeba powiedzieć. Można było jednak mimo wszystko robić rzeczy interesujące i na przykład, ja mile wspominam, robiliśmy na przykład antykwariat, to było ponad 50 programów ogólnopolskich poświęconych literaturze staropolskiej. Prowadziliśmy to razem ze Staszkiem Wolnym, a to tylko jeden z tych przykładów. Także mimo, że sytuacja była taka, jaka była, to jednak pewne wartościowe rzeczy, nie dlatego, że myśmy je robili, ale obiektywnie rzecz biorąc, mogły się pojawić na antenie. Zachodząc do taśmoteki radiowej, a byliśmy bardzo częstymi gośćmi, dlatego że u nas nie było zbiorów muzycznych interesujących, w radiu były i stamtąd czerpaliśmy muzykę. I tam pracowała taka śliczna właśnie kierowniczka, czy no wtedy nie wiem, obsługiwała tę taśmotekę. I to była Ewka Straburzyńska.
I tak z głupia Frandona się pytała, czy tam w telewizji nie można by zasadzić. Przyjdź, zobacz sobie. Coraz częściej przychodziła i wskoczyła potem do tego naszego zespołu. Ale chroniła się wszelkimi sposobami przed prowadzeniem jakiegokolwiek programu. Nie daj Boże, nie dała się nigdy wciągnąć na wizję, choć była bardzo śliczną, młodą dziewczyną. Natomiast miała niezwykły zmysł obserwacji. Przez Zachara o mało co nie pracowałabym w ogóle w telewizji. Przez Zachara, a było to bardzo, bardzo dawno temu, kiedy rozpoczynałam pracę tu w telewizji. Wówczas w Rozmaitościach, w magazynie informacyjnym, no, można powiedzieć, panował Jacek Zacharski. I onżeż właśnie postanowił mnie wprowadzić w życie telewizyjne. Ja po prostu bardzo ufna z natury, można powiedzieć graniczące z naiwnością, uwierzyłam w to, że po to, żeby wejść do zespołu, trzeba postawić co najmniej pół litra. Po tej biesiadzie małej, drobnej w redakcji, on postanowił wprowadzić mnie w życie telewizyjne, czyli pokazać telewizję od kuchni. Zachar mnie podprowadził do studia, otworzył drzwi i wepchnął mnie leciutko. W tym momencie dziennikarz przeprowadzał jakąś rozmowę z jakimś dygnitarzem partyjnym. I po prostu ja przeszłam przed tą kamerą, to znaczy w kadrze było podobno widać, jak jakaś bardzo, że tak powiem, chwiejnym krokiem osoba przesunęła się przez kamerę. No, następnego dnia, jak się można domyśleć, był natychmiast dywanik u naczelnego. No i naczelny postanowił, że jeżeli się jeszcze raz powtórzy takie spotkanie z Zacharem w redakcji, to ja po prostu wylecę. Oczywiście, że dużo piliśmy wtedy. Jak jeden mąż, chyba że ktoś miał wątrobę chorą, ale było to takie picie przedłużające robotę. Kochani, po robocie, niezależnie od tego, kto ile zarabiał, to znaczy kto, jakim był, na jakim był stanowisku, czy był operatorem, czy był asystentem, czy był kierowcą, wszyscyśmy szli na wódkę do klubu dziennikarza. Natomiast po cośmy tam szli? Nie chodziło o wódkę, bo wódki można było się i na stojaka z Gwinta w bramie napić. Myśmy tam szli po to, żeby rozmawiać o pracy. To była nasza wielka pasja. Wielka pasja. Koniecznie trzeba powiedzieć o Teatrze Wrocławskim, Teatrze Telewizji, który był wybitny, o ile nie najwybitniejszy wówczas w kraju. Powstały tutaj teatry, potem zapisane, które nie miały sobie równych. Pod koniec lat 60. dokonał się tutaj, chyba nie bez przyczyny, desant, tak zwany desant szczeciński, kiedy tu do Wrocławia i do właśnie telewizji wrocławskiej przyjechało kilku znanych dziennikarzy, publicystów, krytyków. To był przede wszystkim Wiesław Wodecki, Juliusz Burski, Jarosław Szymkiewicz, pani Teresa Worono. I oni tutaj właśnie w telewizji wrocławskiej znaleźli znakomite warunki do realizacji swoich pewnych planów artystycznych. Wkrótce ta scena, czy ten teatr telewizji wrocławskiej stał się właściwie jedną z najważniejszych scen teatru telewizji w Polsce. Wiesław Wodecki był świetnym znawcą Rosji, literatury rosyjskiej, dramaturgii rosyjskiej. I przypomniał, zrealizował tutaj taki tryptyk Aleksandra Suchowo-Kobylina. Wspaniałe role stworzyli tutaj aktorzy wrocławscy, przede wszystkim Igor Przegrodzki. Ja go nie poznałem. Stworzył taką postać, takiego szubrawca. I precz z tym całym wulgarstwem. Pamiętał także doskonale przedstawienie Krystiana Lupy, wariata i zakonnicę Witkacego. Śmiać mi się chce z tej całej waszej psychoanalitycznej baliwerii. Pamiętam to przedstawienie dlatego tak dobrze, że to był mój debiut telewizyjny. Umówiliśmy się, że na koniec, powtarzając tekst didaskaliów Witkacego,
powiem słowa. A teraz Państwa zapraszam do szpitala wariatów pod zdechłym Zajączkiem. Ale tak się jakoś zasugerowałem, że powiedziałem, a teraz Państwa zapraszam do szpitala pod zdechłym Azorkiem. I słyszałem ten jęk Cezarego Łagieckiego, który był realizatorem telewizyjnym. I mówił: Panie Janusz, wszystko musimy powtórzyć. Zapraszam Państwa do celi furiatów w zakładzie psychiatrycznym pod zdechłym Zajączkiem. Ale zaczynał się nabór tych młodych kadr, który trwał nieprzerwanie i ciągle tych młodych przybywało. Po prostu zespół się rozrastał, przybywało też instrumentów do wykonywania zawodu. To już nie byli ci tacy, no jakbym to powiedział, naturszczycy jak my, tylko ludzie, którzy już coś tam tego posmakowali z tej wiedzy o kinie, o filmie. Przyszedł taki gość, nazywał się Tomasz Orlicz na przykład, nie? Ten to miał, kurczę, wymagania. My tu zgrzebnie tak liczyliśmy każdy ten metr taśmy, a ten nie o ilości, tylko mówi: Panie, tu trzeba by tak poświecić, tutaj proszę zdjąć, tam proszę dodać. Zanim się przyzwyczaili do tych słusznych jego racji i żądań i uwag reżyserskich, długie to były godziny, długie to były niemal lata, żeby się przyzwyczaić do tego stylu roboty. Trzeciakowa, wulkan, dynamit, wspaniała kobieta, dynamiczna rzeczywiście niezwykle, radiówka. Nie, no to trzeba zacząć od początku, czyli życie telewizyjne moje w odcinkach. Odcinek pierwszy, obroniłam dyplom na prawie we Wrocławiu i właśnie telewizja ogłosiła konkurs na prezenterów. Skupia frat się zgłosiłam, wygrałam, zaproponowali mi pracę. Niby zaczęłam, ale niestety po 2 miesiącach mnie wywalili, czyli w zasadzie jeszcze nie zaczęłam, bo się okazało, że jestem element politycznie niewskazany, jako że było to po marcu 68. I tylnymi drzwiami dostałam się do radia dzięki wspaniałemu facetowi i mojemu pierwszemu szefowi Władysławowi Pawłowiczowi. I tak zaczęłam w radiu, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo radio bardzo polubiłam i tam się zawodu nauczyłam. No, ale w roku 77, kiedy na szefa do radia przyszedł ktoś w zastępstwie redaktora Pawłowicza, który niestety odszedł z tego świata, przestało mi się w radiu podobać i wtedy postanowiłam wrócić do telewizji. Ówczesny redaktor naczelny Mieczysław Zawadowski mi to zaproponował. Tak więc zaczęłam drugie życie telewizyjne i też dosyć burzliwie, ponieważ zaraz potem niejaki kardynał Karol Wojtyła został papieżem i zrobiła się zupełnie inna atmosfera. I tak to już grzało aż do sierpnia 80 roku. Rozmaitości wtedy stały się bardziej atrakcyjne, powiedziałbym, dzięki Nowakowi także, który był dziennikarzem może takim mniej pistoletowym, mniej dynamicznym od Trzeciakowej, ale za to takim bardzo pozbieranym, konkretnym, rzetelnym, bardzo dobry research robił swoich programów, zawsze był świetnie przygotowany. W latach 70., chyba w drugiej połowie lat 70., bardzo popularny był blok programowy Studio 2. Udało mi się przekonać wydawców tego bloku, że spróbujmy jednak zrobić transmisję na żywo, mimo wszystkich ograniczeń związanych z cenzurą. Mieliśmy kilka wejść w ciągu dnia, od 5 do 15 minut były te wejścia, rozmawialiśmy o bardzo różnych sprawach. A wreszcie przedostatnie wejście i rozmawiamy o własnej produkcji, chleba, o własnej produkcji masła, no bo to wiadomo, jak mieszkaliście Państwo daleko za wsią, to spadł duży śnieg, to po chleb do sklepu nie było jak dojechać, czy po masło, więc sami nauczyliście się to robić. Na co mi gospodyni mówi: no tak to było z chlebem, natomiast no z masłem to wie Pan, no robimy dalej to masło sami, bo przecież w sklepie go w ogóle nie ma. Następnym wejściem miała być transmisja z zachodu słońca, już bez żadnego komentarza. Decydenci w Warszawie
postanowili jednak zrezygnować z tego ostatniego wejścia ze względu na nieodpowiedzialne zachowanie z telewizji wrocławskiej, no z tym pasusem o maśle, którego rzekomo nie ma w sklepach. Atmosfera w tamtych czasach była właściwie zdominowana pewnemu podporządkowaniu telewizji ideologii, nazwijmy to tak. Ale myśmy starali się od tego uciekać jak tylko się da i często się udawało. Sierpień 1980 roku to było dla mnie przeżycie wstrząsające. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w życiu zauważyłem, jacy naprawdę są ludzie, przynajmniej jaka naprawdę jest większa część tego zespołu, z którym miałem do czynienia. Przeżyłem jedyną w swoim rodzaju euforię. Euforię, która trochę zaślepia nawet. To był okres po sierpniu 80 roku. Nagle po prostu złapaliśmy kontakt z tym widzem, do którego gadamy. I jeżeli ci wystarczyło kręgosłupa moralnego, to robiłeś nie tylko dla siebie, żeby się urządzić. Mogłeś zrobić coś naprawdę ważnego dla ludzi. Zaczęła się tworzyć taka więź, której się nikt nie spodziewał, że mogła być między ludźmi, między dziennikarzami, między całymi zespołami. I ludzie wtedy zaczęli się opowiadać za tym, co rzeczywiście jest wartościowe w życiu. Wtedyśmy wszyscy we wszystko wierzyli. To znaczy wierzyliśmy przede wszystkim w to, że w Polsce się coś odmieni, że jesteśmy w stanie naprawić to, co jest złe, że w telewizji zrobimy wszystko, by była wiarygodna. Konsekwencje tego scalenia się zespołu były potem dla wielu dotkliwe, bo ośrodek wrocławski był jednym z nielicznych ośrodków, gdzie represje wobec dziennikarzy były największe. Większość zespołu została wymieciona z telewizji. Część z nas poszła siedzieć, część musiała sobie znaleźć inne zajęcia i tak przez 9 lat przetrwaliśmy. Myśmy zostali wyrzuceni z telewizji i dopiero w 1989 roku mogliśmy do tej telewizji wrócić. Ta dekada po stanie wojennym. W telewizji pojawiło się dużo ciekawych programów wrocławskiej. Ciągnięty był dalej, mówię to tak z sympatią, program Gucwińskich. To był program Instytucja, ten z kamerą wśród zwierząt. No po prostu hit telewizyjny, który utrzymywał się na antenie aż 30 lat. Opiekunem ze strony telewizji. Najpierw był Juliusz Burski po jego wyjeździe do Warszawy. 11 lat Burski. Tak, program przejął Czarek Łagiewski, który bardzo się przejmował tak samo jak poprzedni. Przychodziły dziesiątki listów, a jedna z pań, chwaląc nasz program, mówiła, to jest bardzo dobry program, bo ja w tym czasie piorę. Bo była woda na ostatnich piętrach, normalnie tam, gdzie nie dochodziła. W tym czasie ludzie oglądali program po prostu. Tak. W latach 80. zastartował Janek Miodek, pan profesor Jan Miodek ze swoim programem Ojczyzna Polszczyzna. Ten geniusz locji sprawił, że rzeczywiście z ośrodka telewizyjnego wrocławskiego no, popłynęły w Polskę no, sztandarowe programy, bo i przedstawienia teatru telewizji i z kamerą wśród zwierząt państwa Gucwińskich. I wreszcie w roku 1987 zaczęła się Ojczyzna Polszczyzna, która potem miała przez wiele, wiele lat taką swoją wypustkę programową noszącą tytuł Profesor Miodek odpowiada. Ojczyzna Polszczyzna trwała 20 lat. Po 89 znowu jest napływ nowych kadr do telewizji. Wszystkie towary na półkach krzyczały swoimi opakowaniami. Telewizja też musiała zacząć krzyczeć swoim opakowaniem. Pamiętam pierwszy wyjazd na zdjęcia. Zszedłem do wyrzutni kamer, do miejsca, z którego się jeździ na te zdjęcia. I to był Tadeusz Owsianko. Tadeusz Owsianko, nie pamiętam kto był jeszcze. W każdym razie ja miałem piekielną tremę i powiedziałem, proszę pana, nazywam się tak i tak, nic nie umiem. Kazali mi zrobić to i to. Ale ja nie mam pojęcia jak. Na co Tadziu się odwrócił i powiedział, chłopaki, jest w porządku. Nie jest nadęty, nie udaje,
pomożemy mu. I tak się stało. Nauczyłem się sporo od Tadeusza Owsianki, od Piotra Sędzikowskiego, świetnego operatora, z którym mniej więcej w tym samym czasie przyszliśmy do pracy, od Maćka Wielowiejskiego, od montażystów Darka Zdziennickiego, Olka Stefańskiego czy Jurka Szoty. Kochani, nie obraźcie się, wszystkich was nie wymienię, bo nie ma takiej możliwości, ale to było takie właśnie, jak mówi Jacek o telewizji, takie wykuwanie się w boju, uczenie się czegoś od podstaw. Polonista, bratkę, z dużymi chęciami, z dużą wyobraźnią skaptował swoich profesorów do współpracy z telewizją i tak powstał program Labirynty Kultury. Coś niebywałego. Telewizja, jak Bednarek zapewne nam powie, jak go zapytacie, to przecież jest cały czas iluzja. To jest sztuka iluzji. Pracują tu iluzjoniści, a inni iluzjoniści po drugiej stronie ekranu to oglądają, więc wszyscy muszą być zadowoleni. Dzięki telewizji wrocławskiej czar iluzji nie był mi obcy. Iluzja wcale nie musi zasadzać się na charakteryzowaniu czegokolwiek. My nakładamy okolicznościowe maski, odgrywamy gniew, zdumienie, rozkosz. Natomiast dzięki środkom technicznym, które są dostępne w telewizji także wrocławskiej, z byle czego można zrobić coś i tego doświadczałem przez długie lata. Hella! Ni to wyuzdana rusałka, ni siostrzyca demonicznej Lilit. Behemoth! Nikogo nie ruszam. Reperuję prymus. Wtedy, kiedy wróciliśmy w 1989 roku, przede wszystkim przyszło mi do głowy, że ten dotychczasowy program informacyjny rozmaitości należałoby przynajmniej w tej sferze symbolicznej zmienić jego nazwę. I wtedy doszedłem do wniosku, że może by wprowadzić na antenę inny program. I ten program rzeczywiście został na antenę wprowadzony, się nazywał Fakty. To słowo fakty miało oznaczać, że będziemy się zajmować tym, co jest rzeczywiste, a nie to, co urojone. Sukces był, jak patrzę już dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, raczej połowiczny. Chociaż warto było taki wysiłek podjąć, żeby osiągnąć choćby to, co się udało osiągnąć. Mam zaszczyt od miesiąca kierować ośrodkiem radiowo-telewizyjnym we Wrocławiu i od pierwszych dni wraz z kolegami z innych ośrodków regionalnych wszczęliśmy starania o nowe, właściwe usytuowanie regionalnych rozgłośni radiowych i telewizji lokalnych w strukturze radiokomitetu. Starałam się tutaj uporządkować sprawy. Sporo rzeczy mi się udało. Między innymi dokończyłam tę inwestycję, budynek, w którym się teraz znajdujemy, 16 lat stał z rozbabraną budową i ja zdawałam sobie sprawę, że ten ośrodek nie jest w stanie utrzymać tego budynku. Zaproponowałam, żeby wynająć nowy budynek, a za te pieniądze doposażyć starą część i w ten sposób jakoś zarobić na życie. No to się niestety nie spotkało z aprobatą, w związku z czym podziękowałam i to był koniec, odcinek ostatni mojego życia telewizyjnego. Ja myślę, że niewiele osób w Polsce wie, że myśmy byli pierwszymi osobami, które prowadziły tak zwane talk show'y. 6 na 9, tak ten program się nazywał, który razem z Tomkiem Orliczem prowadziliśmy, mogę powiedzieć, z offu. Dlatego, że nie pokazywaliśmy się na antenie. Założenie było takie, że nasz gość siedział na czerwonej lub leżał na czerwonej kanapce i w czarnym studiu, a my za szybą zadawaliśmy pytania. To się bardzo udawało, bo nocną porą ludzie chętnie o sprawach 6 na 9 słuchają, interesują się tym. Być może potem nawet sami wykonują pewne działania, o których przed chwilą słyszeli. Czy 6 na 9 z czymś się pani kojarzy? Tak, 6 kojarzy mi się z babą, która ma duży brzuch, a 9 z mężczyzną, który ma wielką głowę. Pamiętam Zygmunta Koniecznego.
nobliwego, właściwie spokojnego bardzo człowieka. I chyba Tomek mu zadał pytanie, a co pana najbardziej w kobiecie czy u kobiety podnieca? I on tak zamknął oczy, skupił się jeszcze bardziej, siedział, nie położył się i tak oczyma, ja wyobraźnie widziałam, on mówi, oczko w pończosze, oczko, bo ono tak idzie, i tu się uśmiechał pan Zygmunt, bo ono tak idzie pod tę spódnicę. Czy muzyka pańskim zdaniem ma wpływ na aktywność seksualną? Tak, ponieważ często kieruję się tego typu emocjami i tego typu ekspresją, która powoduje, przynajmniej w moim odczuciu, pewne napięcie erotyczne. Ta kanapka była trochę inna, ona miała inną tkaninę. Tutaj była taka czerwona, bordowa, aksamitna. No troszkę inna, ale kanapka i w studiu to zawsze są te wspomnienia, czyli jedna telewizja, dwa programy i po godzinie 24 właściwie nic się nie działo, więc nasz program rzeczywiście miał widownię. Znajdował się w pierwszej dziesiątce programów o największej oglądalności i rzeczywiście był ten rezonans społeczny, a dla nas to były niesamowite przeżycia, bo jak każdy program na żywo wywoływał niesamowite emocje. Właściwie to jest taka operacja, że wszystko robi się raz i ma być dobrze. I musiało być dobrze, bo nie było żadnych powtórek. No cóż, podróżowaliśmy po świecie z ekipą niewielką. Tadek Owsianko, Jurek Szota, przyrodnik Krzysztof Świerkosz. Indie, granica z Nepalem. Trochę tam gdzieś kręcę pomiędzy chatkami i nagle czuję, że pode mną się zapada ziemia, a właściwie drewniany chodnik, bo ja ważę dwa razy tyle, co przeciętny Hindus. Otóż padłem w hinduskie szambo. Cudem jakimś się wykaraskałem, z daleka podbiega do mnie Tadek Owsianko, mówi, Boże, jak ty wyglądasz, a jak ty cuchniesz. I pod pompę. A z pompy leci woda mniej więcej tej samej barwy, taka jakaś żółtawa. I teraz co? My dalej w Himalaje. Wszyscy chorują, tylko ja jestem odporny, zaszczepiony. Ba, co to miało wspólnego z Wrocławiem? To, że z Wrocławia zostałem wygoniony. Wygoniony zostałem z ogrodu botanicznego, bo popadłem w konflikt z panem dyrektorem i cykliczny program, który robiliśmy w ogrodzie botanicznym, musieliśmy wyprowadzić w świat. I to było ponad 100 programów w 40 krajach. W paru pracowałem w zakładach pracy i w radio lat kilka i na Politechnice Wrocławskiej, w estradach. A tylko tu czuję, że jest mój dom taki, jaki jest. No niedoskonały, ale dom. Mam bardzo miłe wspomnienia z pracy z telewizji. No tutaj robiłem chyba kilkanaście programów Studia Wschód z Grażyną Orłowską. No właśnie, to jest taki przyczynek do pewnej świadomości o telewizji Wrocław. Tu jest bardzo dużo ludzi ogarniętych taką pozytywną szajbą, to takie określenie premiera ostatnio, taka pozytywna szajba, która powoduje, że im się chce robić rzeczy właściwie nie przynoszące ani specjalnego rozgłosu, ani specjalnych pieniędzy. Jedną z takich osób jest właśnie Grażyna Orłowska i jej wypady na dawne nasze kresy. Dla mnie telewizja to przede wszystkim instytucja zaufania publicznego. Instytucja, która pomaga ludziom. Najważniejszy jest kontakt z człowiekiem, z widzem. Jeśli tego kontaktu nie ma, to ta telewizja nikomu nie jest potrzebna. Niestety centralizacja warszawska powoduje to, że Wrocław został ze swoich aspiracji ogołocony. Trochę pod przymusem. Zresztą dzisiaj obowiązuje inne myślenie o mediach. Telewizja, mimo iż publiczna, a więc spełniająca misję, musi na siebie zarabiać, powoduje powstanie takiej sytuacji pełnej hipokryzji. Z jednej strony reklamy i programy, które właściwie schlebiają najniższym gustom, a z drugiej strony powinność kształtowania tych gustów. Dziwny to paradoks, dziwna jakaś kwadratura koła. W takich czasach żyjemy. Mam nadzieję, że to jakoś mądre głowy rozwiążą i że przyszłość telewizji nie będzie się rysowała w taki smętny sposób publicznej, w jaki rysuje się w tej chwili. Telewizja publiczna jest i będzie potrzebna widzowi.
to nie może być instrument dla władzy, to musi być instrument dla widza. Bo na takiej fujarce czy na takich skrzypcach gra się z przyjemnością, a nie jak ktoś każe grać. Jak ktoś każe grać, to się fałszuje.